Tomek Krzyżkowski, Szkółka Nic. Każdy z nas jeżdżący w goglach, chodzący na co dzień w brylach, w okularach, każdy z nas korzystający z jakiejkolwiek ochrony oczu doskonale zdaje sobie z tego sprawę, jak ważne jest posiadanie gogli, posiadanie okularów. I teraz do kitu byłoby wtedy, gdybym te okulary miał porysowane, do kitu byłoby, gdyby gogle nasze, które są narażone na kamienie, piach, cudawianki, tysiące różnych rzeczy, gdyby nam się po prostu rysowały tylko dlatego, że po jeździe od razu je pryk na bok i one tak się walają lub gdzieś wiszą, obijają się. Znam takiego talenta, który po prostu wiesza sobie gogle brudne, niebrudne, później na sucho paluchem przejedzie i mówi, co to się dzieje, kurde, że one się podrapały. Ja mam trochę inną metodę, że przed jazdą myję, po jeździe myję, w trakcie jazdy też myję. Albo wymieniam, a jak są już bardzo zabrudzone i bardzo zaschnięte, to nie szoruję, nie drapię. Ale to, co właśnie jest między jazdami, między treningami, to gdzie je trzymać? Gdzie je przechowywać? Dobrze. Są do tego specjalne pokrowce. Scott. Tak, Scott robi takie pokrowce. Słuchajcie, tu mamy opakowanie na gogle. Po prostu nazywa się to opakowanie na gogle. Teraz jak to wygląda? Ano, słuchajcie, dość przyzwoicie. To jest plastik, ale musicie zwrócić uwagę na jedną ważną rzecz. To wszystko to jest grube. Także jak nawet te gogle pójdą gdzieś w kozły razem z tym opakowaniem, to nic im się nie stanie. Muszę to przerwać, żeby to otworzyć, żeby to miało, słuchajcie, ręce i nogi, żeby wam to dokładnie pokazać, o co z tym chodzi. Podwójny suwak, zapinamy, otwieram. Zapinamy, otwieram. No. Tu mamy rzep. I proszę bardzo, boczne przegródki, słuchajcie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć par gogli. Moim zdaniem to w zupełności wystarczy. Można sobie, jak ktoś chce cztery pary gogli, to będzie miał cztery pary gogli. To jest przegródka. Do przegródki wchodzą nam rolki do roll-offów. Tak to zapinamy i jest jedna przegródka. Jest druga przegródka, trzecia przegródka, są w środku gąbki i generalnie rzecz biorąc, o, tutaj mamy miejsce na szyby dodatkowe, tutaj też na szyby, na zrywki. Słuchajcie, jesteśmy już na tym poziomie, jeździmy na tym poziomie, mamy wymagania na tym poziomie, to zacznijmy przykładać też wagę do naszego sprzętu, bo tak jakbyście w zimę wasz kochany motocykl postawili sobie pod gankiem, pod wiatą, śnieg, woda, wilgoć, dobra, tam nic nie będzie. No nieprawda, sami wiecie o tym. Ten motocykl się wstawia, tak jak ja, trzymam go w 18 stopniach, na stołeczku, amorki odprężone, ale teraz to. Przechowywanie gogli jest to tak ważne, jak dla mnie osobiście niepierdyknięcie kasku, żeby sobie gdzieś leżał. Kask też jest odpowiednio przechowywany. Wszystko, absolutnie wszystko. Nawet nie tylko to, co stanowi o moim bezpieczeństwie, czy też waszym, ale ciuchy, to wszystko ma swoje miejsce. I w momencie, kiedy się nauczymy tego, to jesteśmy o pół kroku dalej
bliżej sukcesu. Ale dziś ten sukces, moim zdaniem, nazywa się Scott i produkuje takie rzeczy. Dlaczego o tym mówię? Bo warto, bo naprawdę warto. Bo warto mówić o tym, żeby cały czas szkolić się pod względem techniki jazdy, czy też to będzie jazda z jedną ręką za plecami, czy to będzie jazda na stojąco, czy to będzie po prostu jazda po ósemce. Zawsze warto trenować to. Zawsze. Nie tylko skoki, whipy, skruby, gaz manewrowy. Podstawy. A Scott akurat produkuje jedną z takich rzeczy, które są podstawowymi rzeczami stanowiącymi o naszym wyposażeniu, które chronią nasze zabezpieczenie, którym są gogle. Słuchajcie, przyjrzyjcie się temu, poszukajcie i kupujcie. Warto, bo nie tylko gogle tu się mieszczą, rękawiczki, cuda i inne wianki. Ale pamiętajcie, Scott, Tomek Piórkowski, MX Pióro School.